O powstaniu krakowskim w 1846 roku dowiadujemy się w szkole, że było krótkie, zakończyło się niepowodzeniem i włączeniem Rzeczypospolitej Krakowskiej w obręb monarchii habsburskiej. Ale dlaczego do dziś na grobie jednego z powstańców Edwarda Dębowskiego w lutym pojawiają się znicze i kwiaty? Czy ta historia wciąż dzieje się? Minęło prawie 180 lat tego powstania, a pod koniec lutego na starym cmentarzu podgórskim co roku można zobaczyć świeże kwiaty i znicze. To jest prawdziwy fenomen, któremu to fenomenowi swoją wystawę poświęcili dzisiejsi goście. Angelika Jamka. Dzień dobry. Angelika Jamka jest doktorantką w katedrze historii XIX wieku Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą działalności kulturotwórczej, oświatowej i dobroczynnej konserwatystów wschodniogalicyjskich w latach 1867-1914 jest współautorką wystawy Powstanie krakowskie 1846 roku historia i pamięć. Jej zainteresowania naukowe obejmują życie polityczne Galicji w okresie autonomicznym oraz dzieje ziemiaństwa galicyjskiego. I profesor Konrad Meus. Dzień dobry. Doktor habilitowany Konrad Meus jest profesorem w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię społeczno-gospodarczą monarchii Habsburskiej rozwój miast galicyjskich, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Krakowa i Lwowa w latach 1772-1718 a także dzieje pogranicza austriacko-rosyjskiego w XIX i na początku XX wieku, jest członkiem zarządu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. No i pierwsze pytanie jest zawsze w takiej sytuacji o wyjaśnienie tego fenomenu. Ja muszę wam powiedzieć, że kiedy, jakiś czas temu, kilka lat temu, Poszedłem właśnie pod koniec lutego na Stary Cmentarz Podwórski i byłem prawdziwie zaskoczony tym, jak bardzo pamięta się o powstaniu i o Edwardzie Dębowskim. Dlaczego? Przede wszystkim powstanie krakowskie odegrało już szczególną rolę w przypadku Podgórza. A dlaczego Edward Dębowski? No, wydaje mi się, że jest to postać, która tak bardzo silnie wpisuje się w taki powiedzmy nasz kanon narodowy. Przecież umiera w wieku zaledwie 24 lat. Osoba o pięknych poglądach, bardzo idealistycznych i przede wszystkim ginie śmiercią tragiczną. Dla nas może nawet poniekąd męczańską. Mm, Angelika powiedziała, że to piękne poglądy. A czy da się jakoś tak scharakteryzować właściwie politycznie Dębowskiego? To znaczy, Chyba niełatwa sprawa. W kontekście poglądów, no to oczywiście możemy dyskutować. Przy, 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 przypomnę, że on był akurat przedstawicielem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Miał bardzo silnie lewicowe poglądy, jak na tamte czasy. Nie bez powodu nazywano go Czerwonym Księciem, Czerwonym Kasztalanicem, Czerwonym hmm. Hrabią. Miał różne określenia, ale zawsze było czerwone. To nie ulega wątpliwości. Inna rzecz, że to był taki socjalizm utopistyczny jeszcze w tamtym okresie, bardzo idealistyczny. Nie obciążony um, jeszcze doświadczeniem rewolucji późniejszych. Zdecydowanie hmm? nie. Zdecyd nawet nie był obciążony jeszcze socjalizmem naukowym, który zaczął się dopiero rodzić na w lat 40., 50. XIX wieku. W każdym razie nie zmienia to faktu, że był tak wielkim idealistą, że jako osoba, która była generalnie niemal zadeklarowana antyklerykalnie, to i tak podjął wyzwanie, żeby uczestniczyć w procesji, która miała na celu przekonać, osoby, które były no, wyznania rzymskokatolickiego w zdecydowanej mierze, do przyłączenia się do tego powstania. Wszystko było skoncentrowane do tego, aby e, jak największa grupa osób zechciała wziąć udział w powstaniu. Inna rzecz, o czym dzisiaj zapominamy w kontekście jego śmierci tragicznej, że on też skierował jak gdyby swoją procesję i ten przekaz wynikający z tej procesji do żołnierzy austriackich, o czym zapominamy dzisiaj, bo my mamy takie przekonanie, że chodziło o pozyskanie chłopów, że chodziło o pozyskanie również osób, które mogły być widzami, a nie uczestniczyły aktywnie w wydarzeniach z 20, chociażby 7 lutego 1846, mm -hmm. ale to przecież żołnierze 56 Pułku Piechoty, pochodzący z Wadowic, z Żywca, z Andrychowa i z tych regionów, które były 50 km od Krakowa oraz 57 Pułku Piechoty, czyli dzieci Tarnowa, czyli Pułk Tarnowski, to były młodzi polscy chłopcy w dużej mierze, którzy oni dokonywali tak naprawdę masakry, na cmentarzu podgórskim i w Podgórzu i e, dzisiaj przypuszczamy, że najprawdopodobniej mógł to mógł być taka próba przeciągnięcia ich na stronę właśnie... No to prawda, autem. bo kiedy słyszymy wojsko austriackie, to mamy na myśli kogoś zupełnie obcego, tak właśnie, zapominając o tym jaki skład był tego wojska, ale właśnie powiedzieliście też y, y, o tym drugim targecie, tak? czyli o chłopach. No, i o pewnym rodowodzie dębowskiego, to znaczy nazywano go czerwonym kasztelanicem. Całe mnóstwo paradoksów, tak? Czyli z jednej strony antyklerykał, który prowadzi procesję, z drugiej strony kasztelanic, bardzo krytyczny wobec szlachty, kierujący swoją uwagę ku innym warstwom, ale jednocześnie, jeśli dobrze kojarzę, to na tych terenach, na których działał, rabacji galicyjskiej nie było. Znaczy, tam, gdzie docierał. Ze, ze swoim słowem, no to tam się chłopi nie podnosili przeciwko szlachcie. tak? To znaczy, to różnie było, bo to przypomnę, że mówiąc o rabacji galicyjskiej, musimy pamiętać o jednej zasadniczej kwestii, że były wsie, które obok siebie funkcjonowały i jedna wioska mhm. występowała czasami przeciwko drugiej. Ja przypomnę, że powstanie roku 46 to nie tylko Kraków, to nie tylko podgórze, ale w kontekście Galicji, i w kontekście Austrii to również Hochołów przykładowo, mhm. gdzie przeciwko chłopom Hochołowskim wystąpili chłopi czy górale z Czarnego Dunajca, którzy byli napuszczeni przez tamtejszych wójtów przeciwko właśnie góralom z Chochołowa. Podobny przykład mieliśmy, kiedy analizowaliśmy w bardzo szczegółowy sposób chociażby Żmiącą, czy te wsie, które są na Sądeczczyźnie koło Limanowej. Gdzie mam sytuację taką, że część chłopów, przykładowo z Ujanowic, występuje przeciwko szlachcie, mało tego, oni nawet idą na Limanową, ponieważ dotarły do nich pogłoski, że w Limanowej gromadzą się powstańcy, a więc wzorem tego, co się wydarzyło w okolicach Tarnowa, trzeba spacyfikować te zalążki powstania w Limanowej, co nie było prawdą, jak się okazało mimo wszystko. A z kolei w sąsiedniej brzmiącej Ci chłopi, którzy są sąsiadami tych wcześniejszych, ukrywają rodziny arystokratyczne i rodziny ziemiańskie, które y, chcą uniknąć rzezi. Porządku, to już rozumiem, że to jest dużo bardziej skomplikowana tak. sprawa. Nie można tego... W skali mikro jakieś... trzeba temu przyglądać. Okej, okay. y, natomiast chyba nie ulega wątpliwości, kiedyś profesor Tomasz Gąsowski określił y, Dębowskiego mianem człowieka pochodni, to znaczy y, takiego, który się zapala, przez moment płonie... Blaskiem mocne światło dając i potem nagle gaśnie. No, powiedziałeś, że miał 24 mhm. lata, e, kiedy zginął. Tak? No I w tym czasie udało mu się zrobić całe mnóstwo rzeczy. Mhm. E, dokładnie. E, z, cz z czego to wynikało? No, Było osobą przede wszystkim, em, przynajmniej tak e, mówią osobę, które z nim współpracowały, Było osobą bardzo żywiołową. E, przede wszystkim dla historyków jakby bardzo dużą ciekawostką jest to, e, w jaki sposób on był w stanie dotrzeć do ludzi, bo podobno e, był w stanie inspirować te osoby. to co jest przede wszystkim, Dębowski jest w ogóle osobą bardzo złożoną. Z czego to wynika? No jest osobą o bardzo radykalnych poglądach. Do tego stopnia, że przecież ściera się nawet z samym Janem Tysowskim. Tysowski nie idzie tak daleko w tej rewolucji społecznej. A co więcej, żeby jeszcze pokazać jak złożoną był postacią i niezwykle skomplikowaną Dębowski. Ja tylko przypomnę, że on pochodził przecież z rodziny szlacheckiej. O, Korzeniach arystokratycznych. Przecież jego ojciec, wowski, e, był faktycznie uczestnikiem powstania listopadowego, ale po upadku powstania, e, jest osobą wierną cesa, um, Carowi, jest osobą, która uczestniczy w balach, jest osobą wierną. I to wszystko no, pokazuje nam, jak przede wszystkim on był złożoną osobą, a co więcej, on był w stanie wraz ze swoją żoną poświęcić cały swój majątek na działalność konspiracyjną. No tak, w tym majątek ojca też. Trochę, Oczywiście, tak, który podupadł. To jest bardzo ciekawa rzecz, o której powiedziałaś, to znaczy takie doświadczenie w młodości mhm. e, doświadczenie insurrekcyjne, tak, powstania. Bardzo często Ono, e, zanim szła pewna refleksja, która e, skłaniała tych ludzi do tego, żeby dać sobie spokój z e, działalnością zbrojną, to widzimy i w powstaniu listopadowym, później po, w powstaniu styczniowym, ci, którzy za młodu uczestniczą w powstaniu, potem mówią, to nie ma sensu bardzo często albo nie mam już siły. I e, wspomniałaś też Jana Tysowskiego. On jest uczestnikiem y, Powstania Listopadowego, a później staje na czele jako dyktator y, Powstania Krakowskiego, ale jest inny. Zdecydowanie jego poglądy się różnią. Od, no, generalnie. Bardziej radykalnym niż Dębowski w tamtym okresie to raczej w nie tym kierunku takiego. nie można było już pójść, bo już się nie dało. Zresztą Dębowski za to zapłacił życiem, bo jednak stał przy swoich ideałach do samego końca, tak mógł równie dobrze, jak wielu, przecież przypomnę, powstańców, zreiterować w którymś momencie, odpuścić. Nie on uznał, że już 27 lutego kiedy faktycznie już było wiadomo, że to chyli się ku upadkowi, bo po 26 lutego po, po wydarzeniach gdowskich i tak dalej, a on jednak podejmuje działania, żeby jeszcze wskrzesić tą ową pochodnię, żeby ci ludzie stanęli u jego boku i żeby za te ideały poszli walczyć. A z kolei w przypadku Tysowskiego, no tutaj poglądy są troszeczkę mniej, bardziej umiarkowane i to nie ulega wątpliwości. Inna rzecz, że przypomnę, że wielu powstańców listopadowych zasila szeregi powstania roku 46. Generalnie samo powstanie 46 ma też swoją, jak gdyby, koincydencję polityczną, bo to jest TDP, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, czyli jeśli popatrzymy na ówczesną scenę polityczną, szczególnie we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, bo tam przecież te główne formacje polityczne funkcjonowały, to raczej nie jest to Towarzystwo 3 maj, czyli od 41 Hotel Lambert, który jest bardziej umiarkowany, tylko to poszło właśnie w kierunku TDP, stąd tworzą się centralizacje, ale centralizacje, które mają wymiar zaborowy, czyli mamy poznańską centralizację. Czy świetnie zorganizowaną centralizację, lwowską w tym przypadku. I Tysowski jest w dużej mierze przedstawicielem właśnie tych poglądów Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. E, a a on, co z... się, on się wycofuje do Prus, tak? Tak, później jest. kończy na emigracji w Stanach Zjednoczonych. E, ale jego współpracownik z rządu narodowego to znowu rewolucjonista z TDP, czyli Ludwik Goszkowski, mający pewne kontakty z Dębowskim. Więc mamy taką sytuację, gdzie jest taki płomienny lider e, e, i są ci formalni liderzy, którzy już są powiedzmy bardziej stanowani. Tak. no i jeszcze wspomniałeś o Ogdowie, Tam mamy taką postać, która już jest bardziej znana chyba tylko specjalistą, czyli Ludwik Mazaraki. Mhm. Co możemy o nim powiedzieć? Ludwik Mazaraki, faktycznie postać zapomniana, a, a równie wspaniała. Podobnie jak Tysowski, to był uczestnik powstania listopadowego, ale mieszkaniec Królestwa Polskiego. Oczywiście terenów przygranicznych, bo faktycznie my zawsze powstanie krakowskie wiążemy wyłącznie z obszarem Krakowskim. Miejscowościami okolicznymi, ale faktycznie pewne epizody tego powstania miały miejsce chociażby, w, chociażby na terenie zaboru rosyjskiego. Ale powracając do e, przedstawionej postaci Ludwika Mazarakiego, no był to ziemianin, e, właściciel wsi e, Lubożyca. Wziął udział w Powstaniu Listopadowym, następnie przystępuje do Powstania Krakowskiego. Decyduje się na uwłaszczenie chłopów. Jego manifest zostaje ogłoszony nie tylko w jego majątku, ale także po bliskich miejscowościach. No, szlachta z tych terenów przygranicznych Królestwa Polskiego. Odrzuca go, też ten manifest e, ich zdaniem jest e, zbyt e, rewolucyjny, ale to, co jest e, bardzo istotne, e, Mazaraki zostaje ostatecznie schwytany po upadku Powstania na, e, Krakowskiego i zesłany na Syberię. Kiedy z niej wraca, e, no ponownie e, będzie prowadził działalność konspiracyjną. Jak już sterany człowiek, doświadczony Dokładnie. bardzo mocno. Mhm. Przyjrzeliśmy się postaciom tego dramatu. Zobaczmy jeszcze jego scenę. Łatwo rozpoznać miejsca związane z powstaniem krakowskim spacerując po Podgórzu i Starym Mieście, ale jednocześnie to nie jest już to samo miasto. Przede wszystkim to jest miasto, a nie miasta. Tak, to są dwa różne miasta. Ja przypomnę tylko, że Kraków w pierwszej połowie XIX wieku to jest Miasto, które kategoriami człowieka XXI wieku mogłoby w ogóle nie być uznawane za e, miejskie ze względu na parametry chociażby demograficzne. To jest miasto, które ma 40 tysięcy mieszkańców i to nawet nie spełnia, gdzie dzisiaj miasta, które są obuważanką Krakowa w bliskim sąsiedztwie, mają taki potencjał ludnościowy, a nie samo miasto Krakowi. To musimy o tym pamiętać. Ale co nie zmienia faktu, że to jest miasto wyjątkowe, chociażby z tego tytułu, że to jest taka namiastka Polski ze względu na wydarzenia po 1815 roku, kiedy mamy Rzeczpospolitą Krakowską, tak zwaną Rzeczpospolitą Krakowską, czyli Wolne Miasto Kraków z jego okręgiem utworzone, gdzie przecież ma, możemy się nadyszyć polskości, szczególnie od momentu, kiedy zaczyna się tworzyć chociażby kopiec kościuszki. Ta kultura polska zaczyna tutaj dominować. Przecież nie bez powodu w roku 1817 na 18 uniwersytet czy Akademia Krakowska staje się Uniwersytetem Jagiellońskim w nazewnictwie, po to, żeby pokazać polski charakter tej uczelni. Uczelni, polski charakter tego uniwersytetu w odróżnieniu do Lwowskiego Uniwersytetu Franciszkańskiego, który ma na celu germanizację prowadzić, więc to jest taka walka pomiędzy Krakowem i Lwowem Lwów, zostaje niby niemiecki, chociaż bardzo nowoczesny. Kraków idzie Troszeczkę w kierunku konserwatyzmu, ale nie zmienia to faktu, że ma być tym polską ostoją i polskim miastem. Oczywiście mówiąc o Krakowie tamtego, tamtego okresu, to musimy pamiętać o wielu parametrach, w tym parametrze gospodarczym przykładowo, gdzie Kraków staje się jest tak zwanym między innymi złotym jabłkiem Prus. Tak się go nazywa ze względu na nielegalny handel, który się przez Kraków przetacza z całych Prus do Królestwa Polskiego, a z Królestwa Polskiego do ogromnej, przypomnę, Rosji, bo dzięki e, roku 1817 temu, a potem XXIII, 33, 43 mamy podpisywane traktaty handlowe z Królestwem Polskim w Krakowie. Ten 43 to jest tylko roczny traktat przedłużający jeszcze to, co miało nastąpić i wydarzyć w 1845, czyli podpisaniu traktatu gospodarczego z Austrią, który był mhm. bardzo, bardzo niekorzystny dla Krakowian, ale o tym to można było bardzo dużo mówić. Ale tutaj jak już podniosłeś to zagadnienie, to nazywając Kraków czy Rzeczpospolitą Krakowską, jednocześnie wolnym miastem. I dodałeś to z okręgiem. Tak? To jest bardzo ciekawa ta oficjalna nazwa. Wolne, niepodległe i ściśle neutralne miasto Kraków i jego okręg. No, y, chyba rzadko stosowane. Albo skracamy to do wolnego y, miasta Krakowa, albo do Rzeczpospolitej Krakowskiej. To było miasto przygraniczne. To jest chyba jedyny raz w historii, tak? Na mocarstw w ogóle. właśnie. Parę już rysów tego, co to znaczyło miasto przygraniczne wtedy dałeś. Co jeszcze to oznaczało? E, miasto Przygraniczne możemy tutaj zwrócić chociażby uwagę na te czynniki kulturowe. Dlaczego? E, wolne miasto m, Kraków miało być suwerennym, miastem suwerennym, i faktycznie tutaj bardzo pięknie będzie e, tętniła kultura. Dlaczego? E, dlatego, że tutaj jest pewna swoboda. Na przykładem tego jest chociażby Jan Paweł Woronicz, biskup krakowski, osoba, która przecież e, jest e, wcześniej była prymasem Królestwa Polskiego. Po um, powstaniu listopadowym szczególnie silnie wiąże się z Krakowem, ale cały czas, mimo wszystko, utrzymuje um, stosunki kulturowe z chociażby Warszawą, z czaratoreskimi. Więc Kraków um, w pewnym stopniu jest też takim um, miejscem polskości, um, miejscem um, na dyskusję pomiędzy Polakami z różnych części. Mhm. To jest też taka kwestia, że. Jeśli popatrzymy przez pryzmat lupy i takich mikroprzypadków, to proszę zwrócić uwagę, że to przez Kraków odbywa się na przykład, przesyłanie pana Tadeusza. On przychodzi z 1834 roku, jest kolportowany, przesyłany do Krakowa, i następnie w ukrytych wozach z podwójnym dnem, bo udało nam się odnaleźć dokumenty rosyjskie, śledztw, które są prowadzone przeciwko wykry, wykrytym właśnie tego typu kontrabandzie do Królestwa Polskiego. Ten pan Tadeusz idzie do Minogi. I tam następnie w Minodze, która należy do Franciszka Wężyka, czyli twórcy krakowskiego pisarza, poety, jest dysponowany do różnych innych miast powiatowych. I tak się odbywa się przez Kraków chociażby kolportaż. Inna rzecz to powstańcy listopadowi, którzy masowo zbiegają do Krakowa, ponieważ tu widzą możliwość Ukrycia się przed represjami po upadku Powstania Listopadowego. Do tego stopnia, że w Michałowicach, czyli w tak zwanej komorze celnej pierwszego stopnia, która jest dla handlu krakowskiego przez Rosjan utworzona, są cele aresztanckie zrobione dla uciekinierów, chociażby z wojska rosyjskiego, którzy jako Polacy chcą uciec, a nie być na Kaukazie czy gdzieś na Syberii służyć, uciec do wolnego miasta Krakowa. Bo tu mogą. Zniknąć w tej populacji, w tym społeczeństwie i nie będą poszukiwani. To zarysowali się to podglebie kulturalne czy kulturowe, które rzeczywiście pokazuje, dlaczego ta myśl niepodległościowa mogła tutaj tętnić, nie tylko ze względu na samą tradycję. No i druga sprawa, położenie przygraniczne, które pozwala zawsze na trochę większą swobodę, tak? na te przepływy, na mniejszą kontrolę. Pewnie to już jest zrozumiałe. Natomiast wasza wystawa znalazła się w Muzeum Podgórza, czyli yy, tam gdzie kulminacja powstania krakowskiego miała miejsce. No ale to, to jest dla nas pytanie, dlaczego właśnie tam? Dlaczego tam? No to oczywiście będzie wiązało się z tak zwaną procesją podgórską. Powstanie wybucha 22 lutego, ale wchodzi w etap krytyczny 26 lutego. No, to jest ten moment, gdy dochodzi do przegranej bitwy pod Gdowem. Bitwy, która jest, kończy się całkowitym niepowodzeniem sił powstańczych. Ja tylko wspomnę, że ginie tam 154 osoby, które zostają w dość brutalny sposób zamordowane no bo zostały zamordowane e, przez e, chłopów polskich, którzy byli wówczas podburzani przez Austriaków, a jeszcze przed wybuchem powstania, dochodzi do wystąpień antyszlacheckich. No i te wieści, które nadcierają do Krakowa, powodują, że szuka się jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. I Edward Dębowski, o którym już tyle mówiliśmy, postać bardzo żywiołowa, gorąca, uznaje, że jedynym sposobem, aby dotrzeć do tych chłopów, jest wyjście na Przeciw nim z procesją. Ta procesja miała właśnie zmierzać przez Kraków, następnie pod górze w stronę Wieliczki. Ostatecznie procesja ta zostaje rozbita przez siły austriackie. No, sam Dębowski ginie, zostaje postrzelony i procesja ta kończy się całkowitą katastrofą. No, kiedy szukamy śladów tej procesji, no możemy być w tych miejscach i one... Oczywiście wyglądają nieco inaczej, ale tylko nieco inaczej. A nawet możemy zobaczyć, no, to był czas, kiedy budowano most, prawda? I do dzisiaj widzimy te kamienne elementy mostu, który no, stanął już po zakończeniu powstania krakowskiego, po włączeniu Rzeczypospolitej Krakowskiej w obręb monarchii Habsburskiej i nazwano go zresztą mianem Franciszka Józefa. To wszystko prawda, ale pod górze. No to było osobne miasto, ono miało swoją specyfikę zupełnie inną. Czy ta akcja tam miała szansę powodzenia? Czy samo Podgórze jest oczywiście miastem założonym przez za czasów Józefa II. E, miała miejsce kolonizacja niemiecka, chociażby na terenie Podgórza, więc e, ono miało wyjątkową specyfikę, to nie ulega wątpliwości. Inna rzecz, że była częścią Galicji Podgórze, było częścią Austrii. My zapominamy również w Krakowie o tym, że powstanie roku 1846 było powstaniem ogólnonarodowym. Takie było jego założenie. To nie miało być powstanie krakowskie. To, że dzisiaj ono ma taką nomenklaturę, to jest konsekwencja tego, że apogeum wydarzeń od, odegrało się w Krakowie i w Podgórzu, który od 1915 z częścią Krakowa. O tych okolicznościach zewnętrznych jeszcze za chwilkę powiemy, ale tu chciałbym. Uchwycić tę scenę dramatu, bo ona mi się wydaje dosyć zróżnicowana właśnie między samym Krakowem, gdzie ta myśl się tli, powstaje, gdzie jest rząd narodowy, potem kulminacją na podgórzu no i jeszcze jedna rzecz. Kiedy czyta się zapiski uczestników albo obserwatorów tego powstania z niedużej odległości czasowej, to widać, że jest tam chaos. Dlaczego? Zdecydowanie w szeregi powstańców wydał się zdecydowany chaos. E, z czego to wynikało? Samo powstanie, przygotowywanie tego procesu, tego powstania, było procesem długotrwałym. Jego intensyfikacja nastąpiła w 1842 roku, ale sama myśl przewodnia, to jest tak zwany Wielki Manifest, prawda? E, który zostaje wydany 4 grudnia 1836 roku. I to, m, plan były faktycznie e, długofalowe. Przecież chociażby powstańcy, osoby związane z Towarzystwem Demokratycznym Polskim początkowo pracowały w francuskich fabrykach zbrojeniowych, następnie przechodziły przez kolejne etapy szkolenia wojskowego. Dlaczego? No bo Towarzystwo Demokratyczne Polskie świetnie zdawało sobie sprawę, z tego, że jeśli powstanie ma zakończyć się sukcesem, potrzebne są nam wyszkolone kadry wojskowe. No więc tutaj pojawia się pytanie już przed, przez ciebie przedstawione, dlaczego? Ostatecznie e, pojawia się taki chaos. E, m, otóż 12 lutego dochodzi do aresztowania Ludwika Mirosowskiego, osoby, która miała stać na czele tego powstania. E, m, wszystkie osoby związane z, ze spiskiem zostają wyłapane w Poznańskim. Te informacje następnie docierają dość szybko do Krakowa, gdzie znajduje się trzech przedstawicieli rządu narodowego. Jest to Jan Alkato, e, Gorzkowski, Tysowski i oni Podejmują decyzję o, e, w, o e, m, rezygnacji z powstania, ale potem uznają, że decyzja ta była zbyt pochopna. I powstanie wybuchnie, ale nie z 21, a 20, nie z 20, w nocy z 21 na 22, a 22 no, sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się, gdy z podgórza na tereny wolnego miasta Krakowa e, wkraczają wojska austriackie. Także ta sytuacja był to splot różnych czynników. Plus 19 luty, gdzie przecież w Tarnowie są przygotowane oddziały Dokładnie. powstańcze które nie dojdą nigdy do, w kierunku Krakowa, z tego tytułu, że już od dwóch dni zaczyna szaleć Rabaca Galicyjska od momentu, od momentu pierwszych wystąpień w Lisiej Górze i potem między innymi pokonaniu praktycznie w Tarnowie już tych oddziałów powstańczych. I to zaczyna przybierać na śle, taka śnieżna kula. Do, tego się nikt nie spodziewał, że chłopi, którzy mieli być częścią powstania, są, ale po drugiej stronie barykady. Częścią tego powstania wykorzystywani niestety przez rząd austriacki z premedytacją. Tutaj też pamiętajmy o tym, że e, wszyscy liderzy, ci główni z centralizacji poznańskiej, którzy potem są sądzeni w słynnym procesie berlińskim w grudniu 1846, e, wspomniany już Mirosławski, chociażby Karol Liebelt, ale to przecież jest syn Dąbrowskiego, który miał być legendarną postacią. Tak, Bronisław Dąbrowski, syn Jana Henryka Dąbrowskiego, który miał mieć nim ojca, tutaj, prawda, w jego blasku chwały swojego ojca, on też miał być liderem tego powstania. Analogiczna sytuacja: on ucieka do Poznania, z królestwa polskiego, jak kiedy widzi, co się zaczyna dziać. Więc. Yy... Już w lutym, po 20 lutego sytuacja się wymyka spod kontroli. Oczywiście jest chaos, ale w przypadku podgórza, pamiętajmy też o tym, że my dzisiaj mówimy o procesji na cmentarzu podgórskim, ale to jest również rynek podgórski, gdzie lazarety dla powstańców powstają w pierwszym momencie i ranni powstańcy po kamienicach, które są dzisiaj wokół rynku podgórskiego, są leczeni, są opiekowani, więc Podgórze też jak gdyby nie jest tylko takim miastem, które jest świadkiem tego, ale też Podgórzanie uczestniczy. Niechcący pośrednio w tych wydarzeniach, oferując swoje lokale, swoje mieszkania, tym żeż powstanie. Czyli z jednej strony widzimy przygotowania dosyć konkretne, i z drugiej strony taki czynnik, który jest chyba najgorszy przy radykalnych decyzjach, czyli niepewność, kiedy ona się wkrada, no to jest źle. Przyjrzyjmy się więc i innym okolicznościom. W powstaniu krakowskim chodziło o to, by Polacy byli we własnym domu yy, i to szeroko. Rozumiani Polacy, a więc wszystkie warstwy i szeroko rozumiani geograficznie, czyli w różnych y, częściach y, pod zaborami. Y, to się nie udało, to się nie powiodło, no ale powstaje pytanie, dlaczego to tak ważne, żeby być we własnym domu, i chyba na nie odpowiedź przynosi to, co się stało potem z Krakowem. No tak, oczywiście Kraków niestety traci swoją autonomię, jest włączony, wcielony granicę imperium habsburskiego. Zresztą to było przygotowywane już od wielu lat. Też nie jest tak. Rok 46 dał tylko pretekst do tego, aby Austriacy mogli zająć Kraków i go włączyć, ponieważ przypomnę, że już od lat 30. mamy tutaj przedstawicieli do domów panujących, którzy tak naprawdę decydują o losach tego miasta, szczególnie po powstaniu listopadowym, kiedy bardzo silny pierwiastek rewolucyjny przedostaje się do Krakowa i potem on zresztą będzie zasilał niczym paliwo powstanie roku 1846. Dla Krakowian już dramat się wydarza w 1845, o czym dzisiaj nie mówimy, ponieważ dobrze wiemy, że fundamentem funkcjonowania takiego miasta jak Kraków i okolic, bo przypomnę, że to są cztery miasta. My mówimy o Krakowie, ale to też jest Szanów. To jest założona w 1817 roku Trzebinia chociażby i prawie 300 wsi. To jest kwestia tego, że traci jak gdyby pewną suwerenność gospodarczą. Bo Kraków jeszcze lat 20-30 to jest Kraków czerpiący pełnymi garśćmi z porozumienia handlowego z Królestwem Polskim, gdzie nagle małe miasto i małe państewko wytwarzające towar lepszej jakości może go przesyłać chociażby do Królestwa Polskiego. Mało kto tym pamięta, że przez nas dalej, przez Kraków wiedzie trakt węgierski, który wino. To jest przesyłane do Krakowa, a z Krakowa do Królestwa Polskiego, gdzie rynek jest ogromny. Bardzo duża o, taki liczba. Taki handel y, tranzytowy z Prusami też podupadł, prawda? To znaczy, ten handel był bardziej skomplikowany, bo yy, traktat handlowy przewidywał, że tylko towary wytworzone w Krakowie mogą być sprzedawane w Królestwie Polskim. Królestwo Polskie z kolei miało podpisane porozumienie z Rosją właściwą, mhm. więc automatycznie rynek rosyjski stawał się otwarty. Prusacy chcący handlować z Rosją mieli cła zaporowe i granica z Prusami była nieszczelna, więc przesyłano towary pruskie tutaj. Następnie po wsiach, które były w państwie Wolne Miasto Kraków obijano je, nielegalnie stemplowano pieczęścią, że wytworzono w Wolnym Mieście Krakowie i pod szyldem Wolnego Miasta Krakowa pruskie towary wchodziły bez cła do Królestwa Polskiego, a więc siłą rzeczy do Rosji. I stąd mówiło się o Wolnym Mieście Krakowie, że jest złotym jabłkiem Prus. W tym momencie. Ale Krakowianie z tego czerpali ogromne korzyści. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy zapadał zmierz, to e, pamiętnikarze wspominają, że nagle tabuny Krakowian wychodzą z domu. Ale gdzie oni idą? Idą uprawiać szwarcownictwo, czyli przemyt nielegalny, tzw. Tak czarny od czwarcem, z niemieckiego, czyli czarny kolor, w kierunku granic przez Michałowice, na Baranowie i na innych, czy w Szycach, e, gdzie ten towar był. Po prostu przemycany. I ogromne pieniądze z tego tytułu uzyskiwali mieszczanie oraz mieszkańcy wsi podkrakowskich. Przecież Józef Piłsudski nawet w 1916 roku w swoich pamiętnikach wspominał, że dzięki szwarcownikom podkrakowskich wsi to mógł przechodzić bez problemu granice pomiędzy Austrią a Rosją w tamtym momencie. Ale w 1945 roku wszystko zaczyna zamierać. Z czego to wynika? Podpisany jest traktat handlowy z Austrią. Austriacy za wszelką cenę spauperyzować Kraków. Proszę sobie wyobrazić, że dni targowe w Podgórzu były wprowadzone w tych samym momencie co dni targowe w Krakowie, czyli we wtorki i w piątki, po to, żeby odciągnąć Galicjan od krakowskiego rynku, żeby jechali do Podgórza, żeby dochody Krakowa były znacznie niższe. I kiedy w 1945 zostaje ten traktat podpisany, jest tak niekorzystny dla Krakowian, że wszystkie dochodowe interesy w tym momencie powrótku powolutku zaczynają upadać. I jeszcze jedna rzecz. Mało kto o tym pamięta, że jednym z towarów eksportowych z Krakowa były fragmenty karabinów skałkowych, które rzemieślnicy i różnikarze krakowscy wyrabiali dla potrzeb armii Królestwa Polskiego. Bo przypomnę, Drucki lubecki minister finansów Królestwa Polskiego otrzymał zakaz utworzenia jakiejkolwiek fabryki zbrojeniowej w Królestwie Polskim? No to do tego y, obrazu w dużej mierze gospodarczego możemy dorzucić już to, że mamy czapę urzędniczą, która y, y, pozwala na to, aby ograniczyć dostęp. Tak? To już się da kontrolować, to jedno. Druga rzecz to jeszcze podwyższenie podatków. No ale to mamy tę stronę gospodarczą. Natomiast Ty wcześniej wspominałaś, bardzo mocno kładłaś nacisk na ten element, Kulturowy, kulturotwórczy i tożsamościowy. No i tu chyba najlepszym Dokładnie. symbolem jest Wawel. Tak? Oczywiście, no nie bez powodu, poza tym Kraków był takim miastem symbolicznym dla Polaków, ale miastem symbolicznym, bo był miastem królewskim. To tutaj przecież znajdował się Zamek Królewski, to, to, to tutaj znajdowała się katedra wawelska i o ile katedra wawelska. No, powiedzmy, że tętniła swoim życiem, e, tak po włączeniu Wolnego Miasta Krakowa do zaboru austriackiego. E, z Wawelu uczynione zostają koszary wojskowe. I to był zresztą, ja przypomnę, jeden z najważniejszych celów e, radnych Krakowa. Ko e, Wawel zostaje wykupiony z rąk austriackich. Dopiero w 1905 roku e, ostatni żołnierz austriacki wycofuje się e, z Wawelu i miasto nie. płaci za to ogromną sumę. Miliony tak. Zresztą też przy wykorzystaniu pewnego fortelu e, to, to, to inna to rzecz. Ale to nie jest tylko kwestia symboliczna z tym Wawelem, prawda? bo dwa lata później już się okazuje, że to ma znaczenie bardzo mocne praktyczne. Strategiczne. strategiczne. Kiedy z Wawelu ostrzeliwuje się po prostu Kraków. To jest taktyka zastosowana w kwietniu 1948. I proszę sobie wyobrazić, że Kraków był em, pierwszym miastem, gdzie Austriacy w tak zwanej bitwie miejskiej zastosowali tego typu taktykę. 26 kwietnia 1948 to Kraków, ale zaraz później, bo 12 czerwca Praga. Sprawdziło się w Krakowie oszczeliwanie miasta z najwyższego wzniesienia i stosujemy to również w Pradze podczas Zjazdu Słowiańskiego. I uwaga, podczas Zaduszek Lwowskich, w Lwowie z 1 na 2 listopada 48, gdzie z Stadeli oszczeliwuje się, tam jest zresztą jeszcze większe straty niż w Krakowie w kwietniu 48. No więc Wawel rzeczywiście dominuje już w tym momencie nad Krakowem jako no, symbolicznie, więc, bo przypomnę, że w 50 roku staje się rdzeniem twierdzy Kraków też. Dopóki Fort Kościuszko nie powstanie i dopóki Fort Kościuszko nie przejmie roli rdzenia twierdzy, to Wawel przez e, wiele lat jest właśnie z tą. A skoro już wspominasz twierdzę Kraków, no to oczywiście nie jest to tylko to jądro, to, to, to centrum, ale też pierścienie, które znowu ograniczają nam rozwój miasta. Tak? Faktycznie miasto Kraków dusi się w tym niewielkim okręgu administracyjnym. Jest to spowodowane chociażby kwestią budowy Twierzy Kraków. No i pojawia się plan, jak wyjść z tej sytuacji. Na, ten, na tą ideę wchodzi prezydent Juliusz Leo. Jest to plan budowy tak zwanego Wielkiego Krakowa. Chodziło więc nie tylko o to, aby przyłączyć Kraków do Krakowa kilkadziesiąt. Gmin, ale o połączenie także Krakowa z Podgórzem, co zostaje urzeczywistnione już w 1915 roku. Mhm. Też Austriacy wyszli troszeczkę na przekór, ponieważ zmienia się taktyka wojskowa. Przypominam, Kraków już nie odgrywa takiej dużej roli od lat 80., bo przemysł przejmuje tak. jak gdyby główną tutaj sedę. Jako miasto twierdza, i to powoduje, że oczywiście fort, miasto, twierdza Kraków się rozbudowuje, ale te kręgi są coraz dalej od centrum i to powoduje, że można przyłączać poszczególne rejony niejako do, do Krakowa. Ale to też, tak jak już powiedzieliśmy, rzeczywiście, szczególnie lata 40., po 46. roku w Krakowie można użyć takiego troszeczkę sformułowania, że jest bardzo biednie. Proszę sobie wyobrazić, że Krakowianie jeszcze w 46. roku mieli nadzieję, że nawet pomimo tego, że będzie tutaj Austria, to jest szansa, że utrzymamy wysoki poziom rozwoju gospodarczego. Dlaczego? Ponieważ jest w budowie kolej, która prowadzi między Wiedniem a Warszawą przez Kraków, która zostaje ukończona w 1848. I Krakowianie sobie tłumaczyli, to możemy w dokumentach, które są w Lwowie wyczytać między innymi, e, w dokumentacji wtedy jeszcze gubernium luskiego, potem namiestnictwa, że dzięki temu będą ich towary miały dostęp do rynku czeskiego, czy do rynku austriackiego, w rozumieniu dolnej Austrii, Austrii właściwej, niestety wpadli w pułapkę taniej produkcji już przemysłowej w ramach protoindustrializacji tworzonej, i Rzemiosło Krakowskie nie było w stanie wytrzymać Konkuren. konkurencji z tanimi towarami produkowanymi w Czechach. Co spowodowało, że aż do ustawy z 1859 ustawy przemysłowej, praktycznie Kraków jest na równi pochyłej, jeśli chodzi o kwestię finansową. Nie zmieniła tego nawet decyzja Franciszka Józefa, który zauważył ten problem na prośbę Krakowian. I w 1949 roku zaczyna formułować izbę handlową, e, wtedy jeszcze izba tak zwana handlowa, a potem izba przemysłowo-handlowa. Czyli mogło to być złote jabłko nie tylko dla Prus, ale to było jabłko, a nie cała jabłoń. Tak? Tutaj brakowało jednak tego potencjału w większym wymiarze, ale y, powstańcy. No, mieli ten zamysł. Już y, zarysowaliście y, powstanie krakowskie jako narodowe wcześniej, ale y, to nam naprawdę umyka. I ja też muszę przyznać, że y, dopiero zapoznając się z waszą wystawą, zdałem sobie sprawę, gdzie jeszcze poza samym Krakowem i Podgórze y, toczyły się walki. I że faktycznie y, to było powstanie co najmniej z potencjałem narodowym. Mm -hmm. Oczywiście. E, zarysowaliśmy tutaj już chociażby e, osoby, które brały udział e, w powstaniu z terenu e, Królestwa Polskiego. Ja tylko wspomnę, że szacuje się, iż było to około e, 300 osób, z czego 25 na czele z Ludwikiem Mazarakim e, zostało zesłane na Syberię. E, gdzie jeszcze możemy e, poszukać pewnych epizodów? No chociażby Lwów. Tam oczywiście te walki nie trwają zbyt długo, ale też pojawia się bardzo e, surowa kara nałożona na dwie e, z osób. Mam tutaj na myśli oczywiście e, Teofila e, Wiśniowskiego oraz e, Józefa e, Kapuścińskiego, mhm. którzy e, zostają e, powieszeni na tak zwanej e, górze straceń w do, do takich chyba najdalszych punktów, które można to jest Starogard Gdański, gdzie jest próba. Też, e, tak. oczywiście. A, Nieudane. Ale, ale... Wiecie mhm. Państwo, przecież Wojciech Trąbczyński, który jest później posłem na Sejm w II Rzeczypospolitej, napisał dwa powstania roku 1846: poznańskie i krakowskie. Wiecie Państwo, i o tym się nie mówi. Ja pamiętam, jak występowałem w Poznaniu kiedyś na zaproszenie IPN-u tamtejszego oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego, ale tego z 1918 roku to tam y, przedstawiłem koncepcję, że przecież w roku 1846 na Moście Chwaliszewskim dochodzi do bitwy pomiędzy e, leśnikami, którzy idą chociażby z Kurnika na odsiecz tam poznaniakom i żeby doszło do wybuchu powstania, chcieli wzniecić powstanie w Poznaniu właśnie. E, zagrodzono im drogę na słynnym Moście Chwaliszewskim, gdzie doszło do starcia e, z Hipolitem Trąbczyńskim. Notabene Wojciech Trąbczyński to jest potem potomek Hipolita Trąbczyńskiego e, e, i o tym się zapomina, że Wielki Proces Berliński to to właśnie ci ludzie, którzy byli powstańcami 46 i konspiratorami, są w tym procesie sądzeni. Tam są osiem kar śmierci. I tylko to, że w 48 roku wybucha wiosna ludów, powoduje, że jest amnestia, i ci ludzie są objęci tą amnestią. Ale Pantalon Potocki, wiesz, kto o tym człowieku w ogóle pamięta, o jego rajdzie na Siedlce, gdzie razem ze swoją jazdą dokonał ataku na koszary wojskowe rosyjskie w Siedlcach. E, oczywiście nie udało mu się ten rajd, został powieszony na początku, w połowie marca na e, placu targowym w Siedlcach. Tam po dzień dzisiejszy znajduje się krzyż upamiętniający to miejsce, gdzie on został e, powieszony. Ale co jest bardzo ciekawe, jak analizowałem dokumenty archiwum kurii decyzjalnej w Kielcach, to niemal w każdej parafii był list gończy wypisany za Pantolonem pan Potockim i jego poplecznikami z informacją, że jeśli ktokolwiek z mieszkańców Królestwa Polskiego da schronienie i są wymienione litania nazwisk, to majątek będzie objęty sekwestracją, czyli przejęciem na własność skarbu państwa, i chłopi się bali udzielać wsparcia. Tym właśnie uciekającym już niedobitkom tej kilkudziesięcioosobowej partii, którą stworzył pantelon tak po to. Gdybyśmy się mieli przyjrzeć tak geograficznie, to właściwie na Zachód to pewnie Poznań, tak, na północ y, właśnie y, Starogard Gdański, y, na południe Hochołów, Jan Kanty Andrusikiewicz, tak, na wschód Brzeżany, Rzeszów, Rzeszów. Przypominam, a więc no, naprawdę rozległy teren. Łukasiewicz w Rzeszowie był liderem, miał być powstania ten od lampy naftowej. No, dzisiaj możemy spekulować, że chyba dobrze wyszedł, że w końcu przeżył, bo on potem był skazany. No, on przyszedł tak. w więzieniu. W 1947 wyszedł z tego więzienia i wrócił na studia. A więc możemy <grym> powiedzieć, że krakowskie, ale ogólnonarodowe czy międzyzaborowe. No i taka pierwsza próba, chociaż jeszcze za wcześnie do takiego międzystanowego rozumienia wspólnoty narodowej. To się jeszcze nie udało tu, ale to był ten punkt, który pozwolił, by kilkadziesiąt lat później już taką wspólnotę tworzyć. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Dziękujemy dziękuję Państwu. Do zobaczenia.